Dzień dobry Państwu, Marlena Szypulska, program Na Gorąco. Dzisiaj naszym gościem jest starosta kętrzyński Ryszard Niedziółka. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Stanie Pan do debaty z burmistrzem Kętrzyna? Takie wyzwanie rzuca Panu burmistrz Krzysztof Hećman. Nic o tym nie wiem. Ja nie startuję w żadnych wyborach. W związku z tym nie wiem, czy jest potrzebna taka debata. Nic nie wiem o debacie. Jaka jest w tej chwili sytuacja szpitala? Tak, no rzeczywiście to jest coś, czego nie potrzebujemy w szpitalu. W szpitalu potrzebujemy stabilności, a niestety doszło do kolejnej zmiany dyrekcji w szpitalu. I ogólna sytuacja organizacyjna szpitala jest taka, że funkcjonuje wszystkie oddziały i staramy się, żeby tutaj nie było żadnej zmiany. Natomiast jeśli chodzi o dyrekcję, musimy dokonać jeszcze raz przewartościowania i wybrać prawdopodobnie nowych dyrektorów na doprowadzenie szpitala. Na ile jest to możliwe? No, wybrać to na pewno wybierzemy. Na ile jest możliwe, czy wybierzemy dobrych, to o to trzeba by spytać. Mhm. Bo ponieważ szpital wymaga naprawy i wymaga specjalnego dobrych menadżerów. Co najmniej jednego. To samo mówi wojewoda. Tak, tylko w służbie. No, wszyscy wiedzą. Tylko tak się zdarza, że w służbie zdrowia nie ma zbyt wielu menadżerów dobrych. Nie ma dobrych przykładów dobrej restrukturyzacji zmian w szpitalach. A te 9 miesięcy w starostwie pozwoliły nam, mnie, na to, żeby poznać bardzo dobrze szpital i nikt mi już nie powie, jak on ze strony finansowej powinien wyglądać, co powinno być tam, jeśli chodzi o zarządzanie ekonomią, finansami szpitala. Ale to wymaga sporych zmian w szpitalu, jeśli chodzi o rozliczenia, o pilnowanie kontraktu, również zmian inwestycyjnych, które zaczęliśmy, musimy je dalej kontynuować, żeby doposażyć, żeby też atmosfera w szpitalu była lepsza, ze względu na to, że on lepiej jest wyposażony i łatwiej wypełnia swoje zadania. Wydaje się, że Pan obrał taki biznesowy kierunek dla szpitala. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Niektórzy mówią, że szpital to nie biznes, a ja się z tym nie zgadzam, dlatego że szpital jest otoczony biznesem. Szpital jest jednostką publiczną, o której mówi się, że on to nie biznes, to jest leczenie. Oczywiście. On musi leczyć chorych przede wszystkim. Natomiast NFZ jest. Dla NFZ-u szpital jest dostawcą usług. NFZ płaci za to. Dookoła szpital ma różne firmy prywatne, lekarzy, różne firmy, które dostarczają sprzęt, wyposażenie. Medykamenty. To są firmy prywatne, które są nastawione na zysk. Szpital w tym momencie nie może być jednostką tylko dbającą o pacjenta. Musi być również jednostką biznesową, która jest partnerem dla każdego z tych prywatnych dostawców, tych partnerów prywatnych. A lekarze? To też tutaj właśnie jest w służbie zdrowia trochę inaczej niż w biznesie. W biznesie nie ma takiego łączenia prywatnego biznesu z pracą w szpitalu, z pracą w firmach, w przedsiębiorstwach. Natomiast w szpitalu tak jest. Natomiast trzeba to dobrze prowadzić. I dobry menadżer potrafi to prowadzić tak, żeby te interesy były dobre dla obu. Na konferencji pan Butkiewicz, na konferencji zwołanej w sprawie szpitala, pan Butkiewicz powiedział, że tego typu rozwiązania, czyli to, że lekarze mają prywatne kontrakty, czy prywatne firmy, tak, świadczące usługi dla szpitala, nie jest niczym złym i że to jest praktykowane powszechnie.
Tak, tylko tutaj mówimy o dwóch rzeczach. Pan Butkiewicz mówił o lekarzach. A w przypadku szpitala Kętrzyńskiego myśmy się pokłócili, czy nie zgodzili na taki sposób zarządzania z firmą prywatną, która świadczy usługi szpitalowi, jeśli chodzi o świadczenia ortopedyczne. Ale dlaczego, jeśli to jest takie normalne i powszechne? Tutaj poszło o co innego. Poszło o to, że z jednej strony pan dyrektor jest współwłaścicielem firmy i interesem firmy jest wykonywanie jak największej liczby zabiegów. Dodatkowo kontrakt jest jeszcze tak ustawiony, że firma nie przejmuje się w ogóle, czy NFZ zapłaci, czy nie zapłaci. I jej interesem jest wykonywanie jak największej ilości zabiegów. I w tym momencie, jeśli ktoś, współwłaściciel firmy, jednocześnie jest dyrektorem szpitala, czy zastępcą dyrektora, to jest oczywisty konflikt interesów. I to taki wyraźny. A to sugeruje pan, że dyrektor Kochański nad tym nie panował? Czy pozwalał na to? No, dyrektor Kochański zatrudnił dyrektora Butkiewicza i wiedział o tym. Zresztą też mamy raporty, wiemy, dokładnie znamy liczby, jeśli chodzi o to, jak z tym kontraktem było, jakie były koszty tego kontraktu, czy to, co my mówimy, nadwykonania. Mm-hmm. Nie będę pytała, czy zna pan sprawę faktury, bo oczywiste jest, że pan zna. Tą sprawą zajęły się nawet media ogólnopolskie. Czy nie może być za chwilę tak, że będą wychodziły kolejne kwiatki w szpitalu? Czy rzeczywiście jest tak, że my z każdym dniem, może nie z każdym dniem, ale jest sporo więcej różnych spraw, które wyszły po odejściu dyrektora Kochańskiego. Jakich? Dotyczących rozliczeń z firmami. Choćby tego też tej koncepcji rozbudowy szpitala, gdzie nie było umowy, nie było żadnych spełnionych procedur przy tego typu transakcjach. Dyrektor Kochański powiedział przez telefon, że były. No jak mogły być, skoro są procedury w szpitalu, które wymagają, żeby dokumenty w szpitalu to odzwierciedlały. Nie ma tam nic takiego. Nie ma dokumentów. Nie. W dokumentach, które szpital prowadzi w przypadku postępowań przetargowych, powinien być ślad, że na przykład wystąpiono z zapytaniami, czy ogłoszono przetarg. Nie ma takiego śladu. Z kolei Lela, architekt, który robił te koncepcje, twierdzi, że on ma takie zapytanie. Zapytanie ofertowe, ale nie chciał udostępnić. No to proszę bardzo. Powiedział, że szpital ma. Nie ma szpitala. Być może, widzi pani, to nie jest tak, że ja kogoś zapytam. Zapytanie ofertowe powinno odpowiadać określonym regułom. To nie jest tak, że pytamy się pana architekta i mamy rozstrzygnięte zapytanie. To powinno być, jeśli już to zapytanie, wiadomo, powinno być do kilku firm po to, żeby wybrać najkorzystniejszą ofertę. Inną sprawą jest to, że ta koncepcja na tym etapie zmian w szpitalu jest niepotrzebna. Ona będzie potrzebna, mam nadzieję, ale za chwilę, za pół roku, może trochę dłużej, jak będziemy wiedzieli, jak ten szpital ma wyglądać. My nie wiemy. Kiedy słyszę, jak pan to mówi, to słyszę też tych, którzy twierdzą, pan mówi, koncepcja jest niepotrzebna, ale pan był wtedy na tym spotkaniu, gdzie te koncepcje pokazywano, prezentowano. Tak. I co pan na to? Rzeczywiście można mieć takie różne odczucia, natomiast od początku dyrektor Kochański otrzymał od nas, od zarządu powiatu, 5 zadań na piśmie, jak rozmawialiśmy o naprawie szpitala i tam wśród tych 5 zadań nie było tej koncepcji. Ona może mogła być ukryta w ramach punktu, który mówił o konieczności przygotowania programu naprawczego, ale nie było takiej koncepcji. To był
punkt sporny z dyrektorem Kochańskim. Ja byłem na prezentacji oczywiście, ale dzień wcześniej mieliśmy spotkanie z dyrektorem Kochańskim u mnie w gabinecie i dyrektora Kochańskiego już na prezentacji nie było. Dzień przed prezentacją? Dzień przed prezentacją było spotkanie ze mną i później z zarządem. I ja powiedziałem dyrektorowi Kochańskiemu, że to się nie zgadza z tym, co potrzebne jest szpitalowi, co uzgadnialiśmy. No i co się stało z Kochańskim? Dlaczego nie przyszedł? Na drugi dzień był już na dzwonieniu lekarskim. Ale coś pana wszyscy się boją albo chorują na pana widok, bo w powiecie to jeden dyrektor, to drugi zaczyna chorować, idzie na zwolnienie lekarskie. Ale ja mam taką zasadę, że nie zwalniam zaocznie. Jeśli do kogoś mam pretensje, chcę się rozstać, to proszę na spotkanie i rozmawiam. I mówię, że chcę się rozstać dlatego czy dlatego. Powiedział tak pan Kochańskiemu? Tak. I co powiedział Kochański? No nie chcę mówić o szczegółach. Nie są to łatwe rozmowy. Oczywiście dyrektor Kochański się ze mną nie zgadzał, natomiast zarówno później rozmowa na zarządzie, kiedy rozmawialiśmy o sytuacji szpitala, o stracie i o tym, że głównym elementem straty szpitala są nadwykonania, to było jasne, że zarząd się nie zgadza z tym, co się dzieje w szpitalu, jak to jest prowadzone. Finanse szpitala, szpital w ogóle jest na kroplówce powiatu. Nie ma. Jak pan to pięknie ujął, szpital jest na kroplówce powiatu. Tak, dlatego że nie ma płynności finansowej i my to finansujemy. W związku z tym my musimy mieć jasne i przejrzyste informacje, komunikacje na temat tego, co robimy w szpitalu, jakie są koszty i dlaczego. A tego nie było, tego zabrakło. I pójście w tym momencie, w takiej sytuacji szpitala, w kierunku dużych nadwykonań, drogich nadwykonań na ortopedii, to jest po prostu droga do... No, to by kosztowało szpital bardzo drogo i obawiam się, że mogłoby dojść w ciągu kilku miesięcy do utraty kontroli i upadłości. Wie pan, dlaczego pytam o Mirosława Kochańskiego? Dlatego, że w tej chwili wydaje się, że dyrektor czuje się zaszczuty. Mówi, że przetarg był, wszelkie procedury zostały zachowane i że to szpital mówi nieprawdę. Ja powiem tak, nagromadziło się dużo spraw. I to, co zobaczyliśmy po odejściu dyrektora Kochańskiego, właściwie po pójściu na zwolnienie i po odwołaniu dyrektora Kochańskiego, to tylko mnie utwierdziło w słuszności podjętej decyzji. Ja nie będę mówił o szczegółach, ale wiele elementów zarządzania tym szpitalem było niedobrych. Nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Ten szpital musi być zarządzany transparentnie. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy my nie widzieli tych liczb, nie widzieli przejrzystości. Ja już pomijam fakt, który też wyszedł po odwołaniu dyrektora Kochańskiego, że raporty finansowe niektóre były zafałszowane. Jak to? I ja nie wiem, jeśli to było przez błąd, no to jest duża niekompetencja, a jeśli to było świadome, to tym bardziej dyskwalifikuje kierownictwo szpitala. Ale po czym pan stwierdził, że są zafałszowane, że mogą być zafałszowane? Po tym, że my mamy w tej chwili rzeczywiste dane bezpośrednio ze szpitala i one się nie zgadzają. Z danymi które? Z danymi z raportów, które otrzymaliśmy od dyrektora. Stąd ten wniosek do prokuratury? Nie stąd. Wniosek do prokuratury dotyczy generalnie sprzeczności, konfliktu interesów. Wielkiej, dużej kwoty nadwykonań, które spowodowały stratę szpitala i parę jeszcze innych rzeczy, które wynikły w trakcie. A pan Kochański jest dyrektorem nadal, czy nie? Bo twierdzi, że jest formalnie. Znaczy, po pierwsze, dyrektor Kochański jest dyrektorem z powołania, był. A z dyrektorami szpitali, którzy są powoływani na rok, dwa, trzy, sześć lat, tak jak w przypadku dyrektora Kochańskiego, jest tak, że jest powoływany i odwoływany.
i organ, który go powołał, może go w każdej chwili odwołać. Wszystkie formalne procedury zostały zachowane. Dyrektor Kochański nie odebrał korespondencji, ale jest odwołany. Korespondencja została wysłana, rozumiem, tak? Tak, została wysłana. Panie starosto, sytuacja w Radzie Powiatu jest, powiedzmy to, napięta. Rozważał pan rezygnację ze stanowiska i odpuszczenie sobie tej wojenki? Tak, ja nie przypuszczałem, że będzie taka wojenka. Czy rozważałem? No pewnie też się zastanawiam nad tym, ale powiem szczerze, tu już nie chodzi o stanowisko starosty. Ale chodzi o dwie rzeczy. Pierwsza to, ja myślę, że zadanie naprawy szpitala jest zadaniem, które trzeba spokojnie wykonać. Ja je dostałem i traktuję je jako zadanie do wykonania i nie odpuszczę tego. Ale od kogo pan je dostał? Stając się starostą, ma się określone obowiązki. Jeśli chodzi o powiat, powiat ma odpowiadać za służbę zdrowia powiatową, za szpital, za oświatę ponadgimnazjalną i za drogi. Ale Krzysztof Hećman mówi, że już nie powinien pan być starostą, bo on już, no cóż, no cofnęli panu te rekomendacje. Pan jest z PSL, tak? Był pan z PSL, nominowany przez PSL. To jak w końcu? To co tu powiedzieć? No. To jak w końcu nominowany z PSL? Ja byłem na liście PSL, no oczywiście właśnie. Ja nie byłem politykiem. Rekomendowany przez PSL. Nie byłem politykiem, nie jestem i nie będę. Natomiast tego typu zadania restrukturyzacyjne zawsze mnie interesują. A tak jak pani, tak jak wielu mieszkańców, jestem również mieszkańcem tego miasta i zależy mi na niektórych rzeczach, żeby one dobrze funkcjonowały. I na pewno zależy mi na szpitalu. Było dużo zaniedbań w szpitalu i trzeba to naprawić. Ja... Do tego jest potrzebna współpraca. Tak, potrzebna jest współpraca. A jak pracować, jak współpracować, kiedy jest wrażenie nieustannej wojny? Pani redaktor, pani Maleno, nie, to nie chodzi o... oczywiście, że jest potrzebna współpraca, ale też potrzebna jest determinacja w wyznaczeniu kierunku i robieniu tego. Ja myślę, że jeśli będziemy czekali na współpracę, to się doczekamy upadku tego szpitala i będziemy mieli kłopot. Ja myślę, że wiem, jak naprawić szpital. Trzeba było jakiegoś porozumienia, jeśli jego nie będzie, będę robił sam, dopóki mi starczy sił. Natomiast powiem tak. Nie tylko poprzedni starosta, ale również burmistrz, oni byli w tym mieście przez tyle lat, przez tyle kadencji. No i co? I myślę, że zrobiono wiele różnych rzeczy. Fajnie, ładnie to miasto wygląda. Pelargonię mamy. Tak, natomiast myślę, że niektóre rzeczy powinny być w innej kolejności. Najpierw powinno się zrobić szpital, a potem resztę. Fakt jest taki, że i starostwo za mało zrobiło, albo nie robiło nic. I samorządy pozostałe też jakoś nie ciążyły w tym kierunku, a przecież to jest szpital powiatowy. Ja myślę, że czas spróbować inaczej. Ja proponuję, żebyśmy to podeszli do tego bardziej biznesowo. Bo biznes to nie oznacza tylko pieniądze, ale to jest kadra, to jest sposób zarządzania, organizacja szpitala i to są finanse, co wszystko razem powinno dać też dobrą atmosferę szpitalu. A jak dobra atmosfera w szpitalu, to i dla pacjentów jest lepiej. A czy pan wie, jak to zrobić? Pewnie, że wiem. Natomiast nie chodzi o to, żeby się teraz licytować, kto wie lepiej. Myślę, że jest czas na to, żeby to robić po prostu. I myśmy zaczęli to robić, idzie to z oporami, ponieważ ciągle są ludzie, którzy uważają, że trzeba starostę na przykład odwołać albo trzeba coś innego zrobić. A ja uważam, że myśmy w tym momencie doszli naprawdę do podstaw, do
wszystkiego tego, co powinniśmy przeanalizować i od tego zacząć, jeśli chodzi o funkcjonowanie szpitala. Nie można naprawiać szpitala, zaczynając od koncepcji jego rozbudowy. Trzeba najpierw się dowiedzieć, ilu mamy pacjentów, ilu chcemy, w związku z tym, jakie procedury, jakie oddziały, ile łóżek, jak to pasuje z tym, co chce NFZ. I wtedy wiemy, jaki powinien być szpital, jak to pasuje, jakie są oczekiwania społeczeństwa też. I wtedy wiemy, co chcemy, jeśli chodzi o szpital. I wtedy możemy zaplanować i finanse, i zmiany organizacyjne, i wiele innych rzeczy. Wojewoda nie mówi nic o pańskim możliwym odwołaniu. Mówi jedynie, że przepisy są jasne i że nie ma czegoś takiego jak zawieszenie działalności. Tak. Przepisy są jasne, ale nawet w tej rozmowie z panią, ten pan prawnik, pan mecenas powiedział, że chodzi o faktyczne wykonywanie lub nie. Zgadza się. To jeśli tak... Prawnik wojewody, tak, dajmy. To jeśli tak, no to sprawdźmy to i dajmy sobie spokój z tym tańcem chocholim, bo to już po prostu męczy. A chce pan jeszcze być z tym starostą? No, ja powiem tak, że chciałbym zrobić przynajmniej ze szpitalem porządek. Trochę z drogami, oświaty też jest. I tutaj, jeśli to mi zajmie rok, dwa, to niech to będzie rok, dwa. Ale nie oddam bez walki starostwa w trakcie, kiedy coś zacząłem i nie skończyłem. Poczuł pan jakiś zew, czy co? Nie, ale ja powiem pani tak, że jeśli ktoś tego nie widzi, to ja widzę. Ja mieszkam w tym mieście od 1985 roku. Urodziłem się w powiecie kętrzyńskim, tutaj w technikum się uczyłem. Mam wielu znajomych, przyjaciół, pracowałem w Philipsie. I Philips robiliśmy, mimo że wiele było niepokojów. Ludzie się bali, że Philips zrobi tu magazyny. A teraz to jest zarzut, że pan pracował w Philipsie. Bo pan jest pochodzi z biznesu, a nie z samorządu. I teraz i powiem szczerze, gdyby nie moi znajomi, przyjaciele, wielu ludzi dookoła, to ja bym to rzeczywiście zostawił. Ale ja mam w tej chwili duże wsparcie od wszystkich właśnie takich, którzy na pewno mi nie doradzają, ale na pewno są, często się spotykamy, bo to są moi przyjaciele, znajomi, bo jeździmy do lasu razem, czy gdziekolwiek indziej, czy na narty, czy gdziekolwiek. I gdyby nie to, to pewnie rzeczywiście bym się mocno zastanowił. Ale to jest coś, co mnie trzyma jeszcze przy życiu. Bo tak jak mówię, ja nie jestem politykiem. To tak trochę zabrzmiało dramatycznie. Nie, ja nie jestem politykiem. W związku z tym nie mam swoich wyborców i tak dalej, ale mam swoje grono ludzi, którzy mnie rozumieją, rozmawiają ze mną, spotykają się, mówią, czy robię dobrze, czy źle. Mam nadzieję, że wśród nich nie ma też takich tanich klakierów. Mam nadzieję, jestem przekonany. W związku z tym myślę, że dla nas wszystkich tu w Kętrzynie parę rzeczy trzeba zrobić i tyle. Kiedy pan jedzie na polowanie? No czasem jadę. Mógłby pan jakiegoś łosia ustrzelić, bo wojewoda jakieś wypadki cały czas miewa. No, za łosia to można pójść do więzienia. Z łosiami. Do łosi nie wolno strzelać? Nie wolno strzelać. Czyli nie ma nadziei dla pana wojewody, musi wolno jeździć. Tak, można. Znaczy, generalnie jest tak, że rzeczywiście z tą zwierzyną jest... Moglibyśmy cały program rozmawiać o tym. Ja lubię o tym rozmawiać. Natomiast rzeczywiście jest... Na łosie proszę uważać. Mhm. Ponieważ spotkanie takie realne z łosiem na drodze może się skończyć bardzo źle. Mhm. Pan wojewoda to dobrze wie. Podobno. Pan też ma swojego łosia. Ja nie wiem, co to, jaka jest definicja łosia. No, zwierzę duże. Okej, okay. I co dalej? No, nie wiem, to pan jest myśliwym. No ale jak ja mam swojego łosia, co to oznacza? Zostawmy to bez komentarza. Mhm. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Naszym gościem był starosta kętrzyński Ryszard Niedziółka. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu bardzo.